Miasteczko posiadało coś szczególnie godnego. Rynek, na którym ludzie wyglądali jak na scenie. Wiecznie ktoś tu dyżurował. Kupcy i tragarze za dnia, stróże i metafizycy nocą. Dołem płynęła rzeka, na wzgórzach stały ruiny, okolice obfitowały w wąwozy i plantacje tytoniu, pola uprawne, lasy i łąki. Pejzaż w każdym fragmencie był tu inny, ale zawsze piękny. A w wąwozach łagodne, ciepłe prądy wywoływały wrażenie, jakby za chwilę miały się pojawić dawno zapomniane, najdroższe istoty. Powątpiewa się o istnieniu cudownych miejsc, a było ich tu bez liku. W 2007 roku, w 12 roku mego życia, przyjechałem do Kazimierza. Był to dobry dla mnie czas. I Kazimierz sam wyglądał zupełnie inaczej. Jakaż to była uroczystość pójść sobie na lody. Na lody na środek rynku, gdzie w małym sklepiku żydowskim wybiegał sklepikarz, prawda, i prosił: przyjdźcie, przyjdźcie, przecież ja na was czekam. I potem dawał nam ten kawałek tego przysmaku, z którego rozkoszo żeśmy jedli. To był Kazimierz. I potem Kazimierz z tymi pejsatymi, pięknymi postaciami żydowskimi, mówię pięknymi, bo byli pomiędzy nimi chłopi porządni i dobrze zbudowani. Biedni ludzie byli, niezamożni. O, ja miałem trudność z przywiezieniem tej pani, bo moja żona dopiero później rozochociła się i zakochała. Zobaczyła te barwne miasto, które było pełne dziwnych postaci. Te dziwne postacie to byli uczniacy z Pruszkowskiego. Były piękne dziewczyny. Przyjechaliśmy w dodatku w dzień targowy, więc tego błota, tego nawozu, tego zgiełku, przekupniu, wrzasku nieopisanego, gęgania gęsi, kwiczenia prosiąt, to była orkiestra dość ogłuszająca. Przyjaźniłam się w ten czas już z Ireną Lorentowicz, która była uczennicą Pruszkowskiego, no i bardzo wżytą w całą tę gminę malarską, która sprawowała rządy duszy. No i ona nas zaprowadziła wąwozem Machowskiego, który jest taki pejzaż jak do dekoracji z wagnerowskiej opery. Bardzo inaczej niż na rynku. No i tym wąwozem doszliśmy do starego sadu pani Reginy Białowiejskiej i ta posesja w niedługim czasie okazała się być naszą. No i tak się zaczęło nasze bytowanie, ale kogo się tam nie gościło w tym małym domku, i marszałka Sejmu Daszyńskiego, i Andrzej Struk zaglądał, i prześliczna pani Zuzia Pruszkowska, i sam mistrz Tadeusz Pruszkowski śpiewał baladę o mściboju, 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 wyrusza na bój i tak dalej. No więc to wszystko się tam działo bardzo szczęśliwie, bardzo
chwilami groteskowo, chwilami bardzo malowniczo, romantycznie w każdym razie. Pierwszy raz byłem w 1926 roku i bywałem tutaj aż do roku, do samej wojny, aż wybuch wojny mnie tu został. Oczywiście przyjaźniłem się z Tadeuszem Pruszkowskim i to mnie głównie ściągnęło tutaj do Kazimierza. Atmosfera panowała w tym plenerze niezwykła. Jedną z tych imprez to była doroczna wystawa, w której mieli prawo brać udział malarze, którzy byli w Kazimierzu. A drugą, wielki bal maskowy malarzy. Ja pamiętam, byłem przebrany na przykład za pirata i bardzo taką szczególną cechą mojego tego kostiumu to była taka rozpięta do połowy koszula. Na głowie miałem beret, na nosie jakąś straszną brodawkę z włosami i tutaj na piersi takie stare jakieś włosie z kanapy, które imitowało tą taką obrośniętą piersi. Ja zrobiłem kostium taki dla mojej pani, który przedstawiał ją jako jakąś taką, no nie wiem, z łukiem, uczniczkę. A Michalak zrobił chyba na jakąś taką esterkę czy coś w tym rodzaju.